ja jako Mikołaj kibicom życzę ekstra klasy, na pewno zdrowia, wesołych świąt, a przede wszystkim życzę jednego, żeby przychodzili ci, co przychodzą na mecz Legnica, bo przeżyli chyba fajną przygodę, byli z nami na różnych stadionach Polski, ale żeby przyprowadzili jeszcze przynajmniej 4000 ludzi na trybunach, będzie łatwiej nam awansować. Zdrowych, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w 2013 roku. Kibicom Miedzi życzę tego, żeby w czerwcu, żebyśmy wszyscy świętowali awans do Ekstraklasy. Wiem, że to będzie zadanie ciężkie, ale, no ale właśnie są święta, trzeba sobie pomarzyć. Może tak, może te marzenie się spełni. To spokojnych, zdrowych, bo zdrowy świąt, bo zdrowie jest najważniejsze. No na pewno spokojny świąt, wesołych świąt. My ze swojej strony też trochę im radości daliśmy, więc fajnej Wigilii, fajnego Sylwestra. No i cierpliwości w nowym roku dla nas, bo to będzie ważna runda na pewno dla historii Miedzi, bo możemy zapisać się w kartach jej i awansować do Ekstraklasy. Przede wszystkim kibicom Miedzi zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, aby przebiegały w miłej i rodzinnej atmosferze i ogólnie wszystkiego dobrego. Wszystkim kibicom Miedzi oraz sympatykom piłki nożnej chciałbym życzyć zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz by w przyszłym roku, w tym 2013, każdy z kibiców mógł cieszyć się i radować wynikami ich ulubionego zespołu, jakim jest MKS Miedź Legnica. Zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.